Siema, mówi trener Paweł. Jak wiadomo, przyszedł czas na podsumowanie konkursu wyborów na chudego szczura. Z racji tego, że był to konkurs charytatywny skierowany na pomoc dla chudych szczurów, to w celu uniknięcia ich przedwczesnej deratyzacji musiałem po prostu zastosować cenzurę twarzy, bo kilka szczurów wysłało mi filmy z twarzą, więc dla ich bezpieczeństwa po prostu musiałem to twarz zamazać, żeby żaden wielki chłop ich przedwcześnie nie wyjaśnił. Także zacznijmy podsumowanie razem z moim komentarzem. Jedziemy po kolei, zaczynając od pierwszego szczura. Tutaj jak widać, szczur numer jeden elegancki. Na klatce, jak u prawdziwego szczura, jakieś prążki, ale nie wiadomo, czy są to prześwitujące żebra, czy włókna mięśniowe. No i ciężar też jakiś podejrzany, za duży moim zdaniem. Pewnie jest doczepiona tutaj jakaś linka. Kolejny szczur, chudzielec jak widać, mało męska krata na brzuchu, piorun na barku, co może świadczyć o powiązaniu z jakimiś lewicowymi bojówkami promującymi dietę wegańską. No i hantle też jak widać, mało męskie, kilogramowe i różowe, jak na chudego szczura przystało. Kolejny, moim zdaniem bliżej mu do szczura bojowego niż do typowego chudego szczura. Jest to taki typowy szczur po pierwszym cyklu na kreatynie. Jak dla mnie trochę za duży, żeby wygrać ten konkurs. Tutaj szczur numer 4. Widać, że pochodził z tydzień na siłownię, bo chodzi jakiś taki z szeroko rozpiętymi ramionami. Jak dla mnie na szczura to trochę za duży body fat i za małe widoczne żebra. I kolejny szczur, elegancko wysuszony, do tego długie włosy na głowie, czyli daleko jest mu do ideału wielkiego chłopa, który powinien być łysy, klapki pitbulla, jak widać. Jednak waga lekko śmieszna, więc strach może wzbudzić tylko u młodszego brata. No i na koniec wyciskanie, jak widać, przekreślona 60 na koszulce, co może oznaczać, że nigdy nie chce więcej ważyć niż 60 kg. No i elegancko 30 kg zgniotło. Kolejny szczur. Nagrywam trening CrossFit dla trenera Pawła. Wymiary. Krata 81, biceps 26, brzuch 77, wzrost 1,84 m, waga 57 kg. No i tutaj zobaczcie, jak elegancko wystające łopatki są u tego szczura. Paweł pewnie jak robi mu masaż pleców, to może się zacząć o wystające kości. I na końcu oczywiście został wyjaśniony przez wielkiego chłopa za crossfitowe podciąganie. I kolejny szczur. Żyły są jednak podejrzanie, duże zarysy. Widać, że oprócz startu w Ramagedonie jakieś pompki robi raz na tydzień. No i tutaj ciężar też jakiś duży, jak na szczura moim zdaniem. Szczur powinien ćwiczyć na gumach, a nie jakichś tam wolnych ciężarach. I tutaj elegancki szczur, zegarek prawie spada z nadgarstka. Żebra wystają tak, że mogą porwać prześcieradło. Widać, że siłownię widział tylko niechcący, jak oglądał filmy na kanałach warszawskiego Koksa. No i na koniec oczywiście podsumowanie elegancko wyjaśnione przez wielkiego chłopa. Kolejny szczur. Też widać długie włosy, skarpety Lidl zamiast sport, co może świadczyć o tym, że jest on samcem beta i zamiast baba chodzić na zakupy za niego, to po prostu baba go na te zakupy wysyła, zamiast odwrotnie. Widać, że w jego treningu muszą przeważać treningi funkcjonalne i stretching, bo ma mocno mobilne i ruchome łopatki. Kolejny szczur, prawdziwy, spokojnie można policzyć na nim wszystkie żebra. Włosy także długie jak u poprzednika, klatka prawidłowo zapadnięta. Jak widać, nawet sztangi nie potrafił poprawnie utrzymać. Myślę, że nawet z utrzymaniem wiosła od kajaka albo wędki na rybach miałby on duży problem. Ile ważysz? 49. Ile mierzysz? 170.
Co trenujesz? Crossfit. Ile razy w tygodniu? 5. A jaka dieta? Co stosujesz? Dieta wegańska. 112, 115. Tutaj widać typowy chudyszczur od razu zaczął od oszukiwania. Wiadomo, że 10 pompek to maks, jaki mogą zrobić chude szczury. Dobra, mamy. No i moim zdaniem bardzo ładna cepeliada. Jak na szczura. Pozdro. Masa jest. No i na koniec oczywiście oszustwo, bo jak widać to masy wcale nie ma. I tutaj chudy szczur, jak widać, dumny ze swojej chudości. Na pewno nie ma on w domu żadnego psa, bo mógłby on go pomylić z kością i się rzucić. No i typowo na koniec, jak na szczura przystało, wegański posiłek. Książkowo jak dla mnie. Tu jak widać waga nieco większa jak poprzednicy, tatuaże pewnie zrobione po pijaku, niestety brakuje przez to miejsca na tribala, co świadczy o tym, że wielkim chłopem zostać on nie chce. No i tutaj hantle, jak na szczura przystało, kilogramowe. Widać, że boi się dużych ciężarów, nie chce wyglądać jak Schweizenegger. O, wymachiwanie rączkami, jak na szczura przystało, a później na dyskotece, jak widzi wielkiego chłopa, to pierwszy zarządza on ewakuację. O, i tutaj widać talia mniejsza niż udo. Widać, że dużo jeździ na rowerze po jezdni i blokuje drogę na siłownię dla wielkich chłopów. O, i tutaj kolejny szczur. Widać, że szedł chyba tutaj jakiś cykl na omadrenie, ale na diecie wegańskiej, bo pryszcze urosły, ale masa niestety nie. No ale na szczęście przyszedł kolega większy z pomocą suplementacyjno-dietetyczną i szczur się powoli nawraca. Czuję się pomału, że zamieniam się w wielkiego chłopa. Już nic mnie nie przestraszy. O, tutaj widać szczur typowo zgrywa kozaka, dopóki nie zobaczy pierwszego wielkiego chłopa, który postanowił zrobić deratyzację. I oczywiście wielki chłop się pojawia. Słyszałem tam jakieś piski małego szczura. Zapraszam tutaj. Tak. Szczurze. Tak. Chcesz się nauczyć ćwiczyć? Chciałbym. Pamiętaj, jak chcesz coś wyciskać, najpierw będziesz sam wyciśnięty. Szczurze, pokażę ci teraz najlepszą jednostkę treningową, jaką możesz sobie tylko wymyślić. I tutaj widać samochód typowy dla chudego szczura, mały. Wielki chłop musi w takim kierować z tylnej kanapy, żeby jeździć. Też duża rzeźba, moim zdaniem, predyspozycje do zawodów męskiej fryzury. Jedyne, co jest tutaj podejrzane, moim zdaniem, to to, że ewidentnie dach się wgniata. Gdyby naprawdę był chudym szczurem, to dach ten byłby po prostu nieruszony, tak? Żeby był on szczurem wyścigowym. Więc widać, że raz w tygodniu musi on zjadać chociaż jakiegoś kotleta mielonego. W dzisiejszych wyborach to wszystko. Wybór pozostawiam wam. Także komentujcie w komentarzach, który szczur według was powinien wygrać. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, dać łapkę w górę. Pamiętajcie także, aby zaobserwować mój Instagram Trener Paweł Official oraz aby odwiedzić moją grupę na Facebooku Liga Wielkich Chłopów Trenera Pawła. Takie koszulki jak wiszą z tyłu można kupić ode mnie na moim Instagramie. Piszcie po prostu w wiadomościach prywatnych, są też inne gadżety. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Pozdrawiam wasz trener personalny Paweł, specjalista z zakresu dietetyki, treningu siłowego i użytku sterydów. Pozdro.